Dzień dobry, nazywam się Konrad Uryniak, reprezentuję stowarzyszenie Entropia i opowiem o roślinach, o wodzie i o przyrodzie i o powrocie do równowagi. Jest to temat oczywiście bardzo rozległy i z, te, z tego tytułu może za bardzo nic nie wynikać, ale postaramy się go ugryźć w miarę szybko. Moim celem jest tu trochę zainteresowanie się ziołami i powrotem do natury, jako jednym ze sposobów również powrotu do równowagi, do spokoju i do oczywiście braku schorzeń cielesnych różnego rodzaju, które nazwane są w dzisiejszym świecie chorobami. Dlatego taki temat. Zaczniemy najpierw od wody, no bo chyba woda wydaje mi się, że jest tutaj najważniejsza. Wszystkie organizmy zawierają wodę. Cała nasza planeta jest przesycona wodą, jak wiemy, w różnej postaci. Ale oczywiście, no i oczywiście, dlatego też wodę używamy do różnych zabiegów, które tą Równowagę mogą nam y, przywrócić. Tutaj mamy takie przykłady, y, jak współcześnie używamy wodę y, w celu albo uśmierzenia bólu, albo uśmierzenia stanów zapalnych, y, albo w celu relaksu, y, albo w celu y, usunięcia obrzęków czy, czy innych dolegliwości. Prosimy, proszę dalej. Myślę, że tutaj wszystko jest jasne, ponieważ chcę tutaj przejść do hartowania, które jest, jak gdyby, można powiedzieć, najprostszym sposobem, ponieważ wiemy, że siła tkwi w prostocie. Nie ma sobie co za bardzo y, tych wszystkich metod komplikować. Y, hartowanie z udziałem wody jest chyba najprostszym sposobem, najprostszym sposobem, dlatego, ponieważ każdy ma do niego dostęp zawsze. Na przykład ra, rano możemy sobie biegać po rosie i jeżeli będziemy biegać codziennie rano yy, po rosie, czy, czy będziemy wybiegać na, na zewnątrz przynajmniej na kilka do kilkunastu minut, no to nasza odporność diametralnie wzrośnie, ten czas potem będziemy mogli sobie wydłużać, będziemy ściągać buty yy, i często mieć kontakt z tą wodą. I nawet nie zauważyłem, że w krótkim czasie pozbyliśmy się infekcji, których, na które często zapadaliśmy. Moczenie stóp w coraz to zimniejszej wodzie jest prastarą też metodą. Najpierw kilka dni codziennie moczono nogi w takiej wodzie chłodnej, potem tą temperaturę zmniejszano coraz bardziej, czas wydłużano. I tak y, około od 5-7 do 15 minut moczenia nóg w zimnej wodzie. Tak samo podnosi nam bardzo odporność. Już nie mówiąc o kąpielach w zimnej wodzie, y, polewaniu łydek oraz y, y, okłady wodne, które mogą nam natychmiastowo pomóc i uśmierzyć chociażby ból y, oraz zmniejszyć obrzęk. Ale jeśli chodzi o wodę, no to też warto wspomnieć o tym, że woda wodzie nierówna. I y, trzeba czasami pomyśleć o tym, jakiej jakości woda jest i skąd ona jest. Oczywiście y, wydaje się to być zrozumiałym, że najlepsza woda, jaką możemy mieć, to jest woda y, źródlana. Często w różnych y, księgach jest zmianka o żywej wodzie albo wodzie życia. I wydaje mi się, że taką wodą życia jest właśnie woda źródlana. Wiemy, że woda ma pamięć, więc taka woda pamięta, pamięta to jeszcze jak była w głębi ziemi. Z tych ziemskich pokładów w pewnym momencie woda dostaje zastrzyku energetycznego i zaczyna wybijać na zewnątrz. Źródło wybija y, spiralnie, tak jak nasze DNA jest skręcone, te, y, tak samo wybijają źródła, i to zapewnia wodzie, że nawet jeżeli jest y, w strutym środowisku, y, to ze źródła wypłynie zawsze czysta. Y, ta struktura spiralna y, y, wydostawania się, wybijania tej wody ze źródeł na zewnątrz, Powoduje to, że nie, nie przywierają do niej, nie łapie, nie chłonie po drodze toksyn metali ciężkich i innych y, substancji pochodzenia chemicznego też. Więc jeżeli pijemy wodę ze źródła, to możemy mieć pewność, że jest dobra. Yy, oczywiście świetną wodą jest też woda ze studni. Yy, wiadomo, im głębiej woda z ziemi wydobywana, tym jest lepsza, a najlepiej jeszcze jak, wytry, jak wytryska samemu. Są również różne metody uzdatniania wody, yy, także i roślinne. Yy, tutaj powiem o, na przykładzie tataraku, że uzdatniano w ten sposób wodę pod kątem yy, yy, mikrobiologicznym. Usuwano bakterie, które mogły potem powodować dolegliwości. Natury pokarmowej. Czyli woda najlepsza ze źródła. Taka woda ze źródła oczywiście najlepsza jest świeża. Jeżeli ją zabieramy, to najlepiej nie w jakichś mega dużych pojemnikach, tylko. Często ją zmieniajmy. Jest to też y, jak, wspaniała zachęta lub nawet przymuszenie nas, żebyśmy je się jednak ruszyli do tej natury, chociażby po tą wodę życia. Homoostaza, czyli ta nasza równowaga, o którą wiecznie walczymy y, i którą z, uzyskujemy też z udziałem wody, między innymi, y, jest jak gdyby takim ciągłym zmaganiem się do zachowania yy, yy, jednego środowiska wewnątrz, przy czym, że wszystkie siły próbują nam to środowisko zmienić, wszystkie siły próbują nam rozszarpać tą homeostazę, dlatego można nazwać, yy, nazwać to, yy, to wieczną walką. Mamy również mechanizmy w swoim organizmie, które budują, mamy też mechanizmy w swoim organizmie, które niszczą nadmiary, więc nie ma chwili przerwy, jak gdyby cały czas nasz organizm jest w ruchu, cały czas wszelkie substancje jak gdyby walczą ze środowiskiem, żeby utrzymać w naszej strukturze stałe, stałe warunki. Temperaturowe, warunki pH, warunki mineralne, warunki substancjonalne. No i jeżeli ta równowaga jest zachwiana, no to tworzą się niedobory różnych substancji, tworzą się nadprodukcje innych substancji, co powoduje, że homeostaza nam się bardziej zaburza, a co powoduje powstawanie różnych dolegliwości, czyli chorób, schorzeń, boleści, złego samopoczucia depresji i różnych innych przypadłości, które mogą nas spotkać. Ale zioła przychodzą nam z pomocą, więc jeżeli zaufamy naturze i ziołom, możemy szybko powrócić do tej równowagi i możemy trwać w tej równowadze. Jeżeli będziemy codziennie obcować z naturą i czerpać z niej, to co nam oferuje, no to yy, wydaje mi się, że dużo łatwiej nam jest utrzymać organizm yy, w równowadze. Należy od razu schować rośliny do cienia i suszyć w cieniu i potem przechowywać wysuszone, szczelnie zamknięte i w cieniu, ponieważ yy, słońce jednak tutaj powoduje rozkład substancji. Słońce daje i zabiera. Słońce daje i zabiera, tak samo, dokładnie, tak jak ze wszystkim. Wieczna... wieczna... Wieczna produkcja, nadprodukcja, potem znowu destrukcja, żeby znowu produkować, i wiecznie w kółko. I tak samo, tak samo z równowagą. <laughs> cały czas proces, cały czas wszystko trwa. No to oleje maści używamy zewnętrznie również i wewnętrznie. Tutaj od razu powiem, że każdy preparat, który robimy z ziół. Powinien być stosowany, powinien, powinien móc być stosowany również wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Nawet jak, jeżeli robimy sobie jakąś maść, to tak samo to powinien być na tyle bezpieczny preparat, żeby go można było użyć wewnętrznie. Ponieważ często też przy różnych kosmetykach jest napisany tylko i wyłącznie do użytku zewnętrznego. Tutaj można sobie zadać pytanie, dlaczego zewnętrznie możemy, a wewnętrznie nie. Przecież przez skórę wchłaniamy tak samo różne substancje. Więc, jeżeli moim zdaniem, jeżeli jakiś kosmetyk czy preparat jest tylko do użytku zewnętrznego i nie można go używać wewnętrznie, no to zastanowimy się nad użyciem takiego czegoś. Te preparaty, które robimy z ziół, najlepiej, żeby były wolne od, od różnej nadmiernej chemii konserwantów, ale tutaj naprzeciw przychodzi nam natura w swojej różnorodności i zawsze nam znajdzie jakiś konserwant. Tutaj, a propos jeszcze, wrócę do nalewek i intraktów. Na no, alkohol jest tutaj bardzo dobrym konserwantem. Stabilizuje nam rośliny. Już powyżej 20 kilku procent mamy wyciąg stabilny, że nie trzeba dodawać innych konserwantów. No jednak też niszczą dużo substancji, zwłaszcza takich enzymów, żywych jakichś form białkowych, które denaturuje alkohol. Tabletki, zasypki, proszki, zawiesiny, papki i wszelkie inne formy, które można używać. Yy, najlepiej łącząc je ze sobą, czyli przyjmować zioła wewnętrznie, yy, też i zewnętrznie. Yy, jak najbardziej można też łączyć to, te wszystkie metody. Dodać do tego hydroterapię w postaci kąpieli ziołowych. Dlatego powiem jeszcze tutaj o kąpielach ziołowych, jak, jak sobie zrobić. Yy, jak już wymyjemy swój organizm wcześniej oczywiście trzeba przygotować sobie zioła gotujemy tutaj najczęściej 10 minut do 15 taki wywarz sobie robimy z 20-25 gram ziela lub mieszanki które mamy do kąpieli potem do czystej wody letniej wlewamy, wlewamy ten wyciąg tak aby mógł zamoczyć nasze ciało w całości i moczymy się po kąpieli, po wymyciu 20-25 minut Potem się osuszamy i idziemy najczęściej spać, ponieważ taka kąpiel ziołowa, też w połączeniu ze snem, daje nam możliwość większej regeneracji. Lecimy dalej. Ważną zasadą tutaj jest, która często jest nieprzestrzegana w celu ekstrakcji ziół przed ekstrakcją. Najlepiej tuż przed ekstrakcją, jaki by to nie był wyciąg, należy zioła dobrze rozdrobnić, tutaj można użyć albo, y, albo rąk, jeżeli zioła są delikatne, albo moździerzy, albo różnego rodzaju noży, y, czy innych wynalazków zrobionych nawet y, szybko na prędce, ale to jest bardzo ważna zasada, żeby zioła ekst y, przed ekstrakcją zawsze rozdrobnić, im drobniej tym lepiej. Ponieważ w całości, gdy ściany komórkowe nie są uszkodzone, jest duża bariera, żeby te substancje się ekstrahowały łatwo. No i teraz przejdę tutaj do kilku roślin. Omówię, omówimy pokrótce kilka roślin, właśnie nadwodnych. Biorąc pod uwagę, że Rzeczny Uniwersytet Ludowy mieści się na wodzie, i Yy, i, często, yy, I często również narażony jest na te, na te rośliny. Więc myślę, że yy, na, na pewno każdy tutaj z Was widział kosadzca, który dziko kwitnie głównie żółty lub fioletowy, ale u nas w ogrodach barwa kolorów jest ogromna. No i tutaj mamy, mamy parę informacji o kosadzcu napisanych. Ja tutaj dodam, że bardzo, bardzo dobrze się sprawuje na infekcje górnych dróg oddechowych. Można też stosować u dzieci, można sobie tak zrobić syropek naparek z takiego kłącza, ponieważ tutaj surowcem do użytku jest kłącze, czyli podziemna łodyga. Takie kłącze zbieramy, zbieramy od jesieni do wiosny. Ale również podają różne publikacje, że można używać do leczenia kwiatu, jednak, jednak korzeń jest, zawiera dużo lejków eterycznych i jest dużo silniejszy. Taki ko, kłącze, przepraszam, takie kłącze wykopujemy, czyścimy, delikatnie, myjemy, kroimy na, na kawałki i suszymy najprościej w ten sposób. Potem przed zalaniem wrzątkiem. Yy, możemy, możemy go rozdrobnić już bardziej, yy, tutaj jest kwestia tego, czy taki, taki, takie kłącze będziemy gotować, czy, yy, czy parzyć. Jeśli chodzi o, o kłącze i korzenie, no to z reguły gotujemy takie, takie wyciągi. Tutaj jednak przy kosaćcu na przykład i przy tataraku, gdzie w kłączach występuje duża ilość olejków eterycznych, czyli substancji lotnych, które szybko uwalniają się z surowca, wystarczy zrobić napar, czyli zaparzyć wrzątkiem, albo odwar, czyli wsypać, zalać zimną wodą i doprowadzić do wrzenia, po czym wyłączyć. Oczywiście wszystko pod, pod przykryciem. Wszystko pod przykrywką. No i jak już tutaj nie będę czytał tego, każdy sobie zauważył na prezentacji, na co jeszcze kosaciec może nam pomóc. Jego nazwa, nazwa pochodzi od. Chyba tu jest też napisane. Od fałszywego, od fałszywego tataraku ładna nazwa łacińska, że jego korzeń jest podobny. Podobny ma też taką metameryczną segmentową strukturę yy, 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 i brzmi on właśnie. Yy, yy, pseudokalamus coś takiego, coś tam jest. Pseudokorus. Pseudokorus. No to yy, Albo coś takiego, w każdym razie to jest, to jest jego nazwa. Lecimy dalej. To jest tak wygląda właśnie kwitnący. Często teraz spotykany tutaj na łęgach, przy wodach wszelkiego rodzaju. Wspaniały kwiat. No i tu jeszcze działanie. Silnie przeciwzapalne, przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne. Na poprawienie trawienia jak najbardziej. Trzeba uważać z dawkami tutaj przy tej roślinie, ponieważ obecność dużej ilości olejków eterycznych powoduje, że jest ona silnie działającą rośliną, więc, więc dawki, dawki tutaj, dawek przestrzegamy. Orzech wodny, kotewka, myślę, że też każdy widział, wspaniała roślina, używana dawniej. Mielono, mielono z niej jej orzechy, mielono na mąkę, używano jako pokarm. Również, również zbierano, robiono biżuterię z niej. Służyła dekoracyjnie, ale też jako ciekawostkę. Służyła do ochrony przed rabusiami, ponieważ ma kolce, które jak się wkują w stopę to często wyłamuje się ta końcówka i potem dotkliwe takie rany są, potrafią być przez kilka tygodni, więc wysypywano często właśnie przed ok pod oknami taką, taką roślinę, już ten, ten orzech su suchy, wysuszony, w obronie przed złodziejami. Złodzieje zaczęli nosić buty. <gry> Ale przy takich lichych podeszwach, czy takie gumowe buty, jeżeli jest sypnięta dobra warstwa, wydaje mi się, że może przekuć. To jest, to jest jednak struktura silna, porównuję ją może nawet do akacji, do, tej, do tych kolców, tych świeżych pędów, długie, ostre i uciążliwe. Tatarak. Tutaj dlaczego tatarak? Ponieważ jest, też, jest jedną ze wspanialszych roślin nadrzecznych, nadwodnych i dlatego też, ponieważ często jest mylony z pałką wodną. Tatarak to nie pałka wodna, tak właśnie kwitnie yy, tatarak. Yy, oczywiście ten kwiat, on jest tutaj bardzo powiększony, ma on, yy, ma on dosłownie kilka centymetrów. Tatarak nie jest tutaj naszą rodzinną rośliną, ale, ale ma się dobrze. Zaadoptował pięknie akweny wodne, nadrzeczne i jeziora. W naszym klimacie, w naszych warunkach rozmnaża się przez podział kłączy. Przez nasiona się nas nie rozmnaża ze względu na brak owada, który by go, zapy, by go mógł zapylać. Tatarak oczywiście panaceum na wiele różnych schorzeń. Tak jak mówiłem, uzdatnia wodę. Tatarzy, którzy przyciągnęli Tatarak w nasze strony, właśnie twierdzili, że ta woda tutaj tych ludzi stąd jest, jest niedobra, niezdrowa, zatruta, więc zawsze dodawali Tataraku, żeby ją uzdatniać. Jeśli chodzi o y, układ pokarmowy, no to tatarak jest surowcem, który pobudza układ pokarmowy na, cały, na całej długości. Pobudza wydzielanie y, soków trawiennych i żołądkowych, i jelitowych, i trzustkowych, i wątrobowych. Woreczek żółciowy produkuje więcej żółci, czyli jak gdyby rusza nasz, nasz organizm. Y, przez to też poprawia wchłanianie pokarmów, y, poprawia. Y, poprawia ruchy treści pokarmowej, zapobiega zaparciom, uspokaja leczy depresję. Jak zrobimy sobie taką nalewkę z tataraku o procent minimum 72%, aby te wszystkie substancje się rozpuściły dobrze i przyjmując regularnie taką naleweczkę od 5 do 10 ml możemy pomóc sobie właśnie w równowadze psychicznej. W większych dawkach działa przeciwbólowo. Możemy go rzucić również. Jeżeli nie mamy czasu, myć zębów, to taki tatarak nam spowoduje oczyszczenie jamy ustnej z różnych bakterii, nieprzyjemnych historii. Oczywiście trzeba uważać również na dawkowanie. W dużych dawkach działa narkotycznie. W troszeczkę mniejszych działa nasennie, więc też przy problemach z zaśnięciem można sobie dać taką 20 ml dawkę takiej nalewki z Tataraku. Bo też mówimy o kłączu, tak? Tak, tutaj mówimy o kłączu, surowcem jest kłącze Tataraku, które. W różnych źródłach różne źródła podają. Dawne źródła raczej podają, że zbieramy tak jak wszystkie kłącza i korzenie, czyli powiedzmy, od jesieni do wiosny, ale w myśl nowych badań jednak największa koncentracja składników czynnych koczu tataraku jest w czerwcu, czyli teraz mamy wspaniały czas na zbieranie, zbieranie tataraku. Rzęsa wodna, niepozorna mała roślinka. Która często występuje również w akwenach wodnych. Porasta je i zabarwia na taki zielony kolor. Jest również wspaniałą rośliną, którą możemy użyć tutaj w, do, w przypadku powrotu do równowagi. Ponieważ działa, działa nam naprawdę, ma szerokie spektrum działania, ale tutaj. Chciałem powiedzieć i zatrzymać się a propos tego, że oczyszcza wodę z toksyn i metali ciężkich, jak najbardziej, dlatego zawsze zbieramy rzęsę wodną, jeżeli mamy pewność, że akwen jest czysty, ponieważ również absorbuje te zanieczyszczenia z, z zewnątrz, ze środowiska, ale tak samo jak już ją użyjemy, no to te zanieczyszczenia może nam oddać z powrotem, więc tylko, tylko z miejsc y, biologicznie czystych y, oczyszcza wodę z toksyn i metali ciężkich, ale oczyszcza też organizm z toksyn i metali ciężkich. Zalecana jest przy odczynach poszczepiennych do stosowania, przy zatruciach metalami ciężkimi, ołowiem y, czy aluminium, przy alergiach y, wszelkiego rodzaju, przy kuracjach takich y, alergicznych. Y, Wspomaga odporność, stymuluje odporność yy, tylko yy, używana na świeżo, czyli albo jeżeli mamy ją i yy, yy, używamy ją na świeżo, albo robimy wyciąg yy, typu nalewkę na świeżym zielu. To jest bardzo ważne. No i działanie wiadomo, przeciw jak tutaj widać, przeciwkaszlowo yy, przyjmowane yy, częściej w mniejszy, a w mniejszych dawkach. Yy, Źródło. tak samo tutaj jest też taka częsta zasada w przypadku ziół, że jeżeli zioła, zioła działają przeciwzapalnie na górny, górne drogi oddechowe w przypadku tych infekcji, jeżeli to wtedy stosujemy je trzy razy dziennie, tam powiedzmy w normalnych dawkach, jeżeli chcemy działać przeciwkaszlowo, no to używamy je w mniejszych dawkach, ale co dwie, co dwie, dwie i pół, trzy godziny. No tak, lecimy dalej, tutaj reszta jest. Tak, no i tutaj tak już na koniec, chciałem powiedzieć, że wszystko ma wpływ na wszystko, czyli to, że pójdziemy w naturę i pozbieramy sobie zioła i je wypijemy raz na jakiś czas, czy nawet codziennie, nie gwarantuje nam tego, że tą homeostazę będziemy mieć. Ponieważ jak widać tutaj czynników, które Warunkują nam zdrowie, jest bardzo dużo i kuracje wszelkiego rodzaju. Yy, więc, yy, tak jak w myśl tutaj tego, co, co mówi nam yy, medycyna współczesna, yy, taka yy, powiedzmy akademicka, że te, że te schorzenia wyodrębniamy i działamy na nie monosubstancyjnie często, jak widać, się nie sprawdza. Yy, moim zdaniem, im jest większa różnorodność, tym możliwość równowagi jest yy, większa, więc nie idźmy w monokurację, próbujmy wszystkiego, wychodźmy do natury, zbierajmy zioła, żeby żyć długo i szczęśliwie. Dziękuję bardzo.